Siema, z tej strony oczywiście Jake, mam dzisiejszy odcinek razem z całą ekipą. Siema! Będziemy rozwalali safe. 5 różnych osób: Patryk, Justyna, Kuba, Klaudia, Krystian i 5 safe'ów o różnej wartości: 50, 100, 150, 250 i 1000 zł. Każdy z uczestników ma ograniczony czas na rozwalenie swojego safe'a przy użyciu dostępnych dla niego narzędzi. A oczywiście otwarcie safe'u oznacza zdobycie nagrody, która znajduje się w środku. Zaczynamy! Uwaga! Justyna kręci czołem i za chwilę zobaczymy, kto jako pierwszy będzie wybierał safe. Ale w sumie kto pierwszy, ten lepszy, ten lepiej. Tak, dokładnie. I... Wszyscy! Oj. Rogalik! Tak, rogalik, dobra. Dobry, witam serdecznie. Który? Wiele korzyści. No, także co? Którym jest najwięcej pieniędzy operator? Nie ma pieniędzy? Fake info. Myślę, że w tych małych jest mało siana. Wezmę męską kasetkę. Męską kasetkę. Two hours later. Dobra, ja sobie wezmę ten. Wezmę taki pośredni. Są kluczyki do Mercedesa, słyszę! Co jest grane? Może weźmiesz ten? Przedostatni jest z kluczykiem. Dobra! To jest nie do rozwalenia! No, on jest mocny, mi się wydaje, że to jest jeden z najcięższych. Ja wybieram ten, no i co? Lecimy. A, zobaczymy. Druga osoba, która wybiera w dzisiejszym odcinku, to... Jajco! Ja! Dobra, ja... Męska kasetka. Męska kasetka! To duży, nie wiesz dużego? On wie, co tam jest! Ta, pewnie dał największą nagrodę! Ja nie wiem, operator wie. Jakby coś, to ja o niczym nie wiem. Aha, dobra, a, czyli no dobra. Ja wierzę, że to jest coś dużego, więc biorę to. Zabieram! O kurde. Bo przekupliny dostaję. I lecimy! Trzecią osobą w dzisiejszym odcinku... To ja. Farel! Jest Farel! Yes. Dokładnie tak! Ja a, byłem Farel, dobra. Okay. Kurde, no wstyd taką rozwalać, nie? No, ale masz ograniczony czas. A, jeszcze na czas otwieramy. Są jeszcze dziewczyny. O, to ja wezmę sobie ten taki ładny. On w sumie też nie wygląda na super stabilny. No nie jest taki super no. Łatwy. Kamień, papier, nożyce do jednego. 3, 2, 1 i... Justyna wybiera jako pierwsza. Ojej. Matowa czy z połyskiem? Zaraz, ta silna jest, na siłkę chodzisz. Dobra, męska decyzja. Czyli Klaudi jest za 5 dyszek. A, okej, dobra, czyli Klaudi za 5 dyszek, Justy za 100 i lecimy już do pierwszego safe. A, prawie zapomniałem, partnerem dzisiejszego odcinka jest Lady Shops, czyli serwis, który umożliwia nam oszczędzanie przez zwrot części gotówki, czyli tak zwany cashback. Po prostu różnego rodzaju sklepy płacą Lady Shops za reklamę, a Lady Shops część zarobionych pieniędzy oddaje nam, czyli użytkownikom. Tak. A aktualnie największe cashbacki znajdziecie na Allegro. Przykładowo ja, robiąc zakupy do tego odcinka, zaoszczędziłem prawie 100 zł. Okej, Jake, polej, jak zacząć? W skrócie klikacie w link, który znajdziecie w opisie, rejestrujecie się, instalujecie wtyczkę i oszczędzacie. A my teraz lecimy już do pierwszego sejfu. Klaudia, twój wybór, tak? Po co mi łopata? To jest latarka? Laser, który wypala oczy. Wygląda jak latarka. Nie. Masz tylko i wyłącznie 5 minut na rozwalenie kasetki. 5 minut. 5 minut i do wyboru 2 z tych 4 narzędzi. Młotek weź. Młotek biorę i... I? Może faktycznie ta łopata mi się przyda. Czy laser? Dobra, to i laser. Dobra. Laser i młotek. Powodzonka, moja droga. Ja cię zostawiam, nie, uciekam. Co, już? Czas start. Proszę bardzo. Czy Klaudia da radę z saszetką? Pierwszy hit. Drugi hit. Co? Nie, no ona jest za dobra. Ile? Niecałe 10 sekund było, zanim zatrzymałem. Klaudia bez laseru, bez niczego. Normalnie. Młotkiem 2,5 stówki wygrywa taką. Gratulacje. Dziękuję. A my zapraszamy kolejną osobę. Czas się jeszcze nie zaczął. Obstawiamy, rozwali czy nie rozwali? Musi mieć bardzo dobrą taktykę. No. Ale... Tak jak ty? No oczywiście. Mi się wydaje, że ty jesteś po prostu silniejsza i ci poszło tak. Nie, no zobacz, przecież zobacz, ty jesteś kawał chłopa. Patryk, safe. Przedostatni, według mnie najcięższy ze wszystkich. Do wyboru masz 5 narzędzi z tych, które tutaj są. Proszę wybrać, następnie dobra. Lecimy 30 minutami. 30 minut? Tak. Okej. Okay. Dobra, biorę wielki młot, bo potrzebuję ciężaru, chociaż sam już jestem ciężki. Palnik, no mam 5 narzędzi, więc okej. Okay. Dobra. Ej, Roga, tym młotem to Jacobowi w łeb, bo on ma kluczyki w kieszeni. To Jacob się ulatnia. Dawaj kluczyki. Ale że akurat Justyna coś mówi, to jest przepiękne, widzowie. Ona jeszcze nie wie, dlaczego to jest przepiękne. Justyna, co masz w sejfie? A ja już wiem, on pewnie mi coś wsadził takiego. Wiem co! Widziałam paczkę ze skrami. Tak, to na pewno to. Much later. 30 minut, Patryk, czas start! Proszę bardzo. Dobra, także mój plan jest taki, że no. Widzimy tutaj zamek. Aha. Więc będę spróbował na początku walić młotem w zamek. To jak Klaudia.
żeby spróbować z tej strony rozwalić. Ty nie gadaj, tylko pracuj! O kurde! Ej, nawet się weszło! Ładujemy! Patryk, jak silny! Dobra. Ciężko jest. 30 minut takiej orki, to on się zajedzie. Każą sobie teraz drzwiczki zaklepał. Teraz z tej strony, teraz o kurde! Tej... No właśnie. Nowa taktyka, Patryk. Łom, czas leci, mało już. A mogę pomoc kurde poprosić? Nie możesz pomocy kurde poprosić, mój kolego drogi. A może po prostu całe drzwiczki w tym... Tak to rozwalę. O kurde! Poszło! Dobra! Otwarty! I? A jeszcze musisz dowalić. Dobra. Pół godziny więc. Pół godziny. Całe rozwalić. Dawaj. Okay. O kurde. Dobra, palimy to. Palimy drzwiczki. Tylko nie spal tego coś w środku, ale przepal je, no. Dobra. Ten fragment akurat tutaj się pali. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Oj. Ej, łapie, patrz. Topi się? No nie wiem, ten nie jest ognioodporny na pewno. Okej. Ale trochę poszedł. Dobra, dawaj młotem potraktujemy, może się stopiło delikatnie. Nie wiem, gdzie to odłożyć. Odłóż tutaj. Tylko zakręć. Zestresowałem się. Dobra, i uwaga. Jeszcze młotem potraktujemy. Drzwi jest! Mamy! Gorące. No nie dotykamy jak gorące, ty bajka szybko mu w ogóle poszło, tak jak Klaudii. Dawaj no! Coś jest? Wysyp. Okay. I? Co masz? Co? Kołki! Co masz? Kołki! Jakie kołki? Kołki i karta! Co to jest? Panie Rogaliku, co tu mamy? Assay Certificate? Nie, to jest Charizard! To jest 1 gram 99% złota! Czyste złoto! Ja pierdziele, ile to jest warte? 3,5 stówki. Aha, okay. No ale dobra, to zawsze 3,5 stówki. Ej, kurde, fajne to! Tak to wygląda. Wydaje mi się, że mega spoko, jak na nagrodę. Złoto nigdy nie tanieje, więc... Kto wie? Teraz spójrzmy sobie na safe jeszcze w okularkach, żeby nic nie odstrzeliło. Odstrzeliło, by the way, po 5 minutach. Na początku zdjąłem sobie drzwiczki i to był główny problem. Dałbyś 2,5 stówki za taki safe? A ile młot kostuje? 1 stówkę. No to nie dobrym. Zapraszamy w takim razie kolejną osobę, czyli Justynę. Klaudia otworzyła w jakieś 10 sekund. Rogalik, myślę, że od 3 do 5 minut mu to overall zajęło. Ty, moja droga, masz tylko i wyłącznie 7 minut na otwarcie tej oto kasetki przy użyciu 2 z 5 narzędzi, proszę wybrać. To są beznadziejne narzędzia, co wybrałeś. Specjalnie mi to robi. Oszustwo. Justyna, wiesz co jest beznadziejne? Nagroda w środku. Gdzie jest telefon? Twój. Ukradł. Nie gadaj, że tam jest mój telefon. Z parcikiem, mordeczko. Bezpiecznie bym się obchodził z tą kasetką, bo nie warto ryzykować swoim telefonem, prawda? Dobrze, 3, 4, start! Jaki jest plan? Muszę otworzyć zamek, używając do tego wiertarki. Tak, wiertarki czy wkrętarki? Dobrze, wiertarki, wkrętarki. Jeden i lecisz. Wow! Boję się! Dawaj, JJ, ostro! To już patrzę. O kurde, wkręcił ci się! Dobra, Justa leci. Tu się nie... Próbuję! Justyna, pierwsza mi też poszła, dobrze robi! Wkręciła się! Wkręciło się, ale jak ja to teraz wkręciłam? Justa wierci, wkręciła się po raz drugi! Musisz dobrać. Co?! Doczka, tutaj masz Justyna, tutaj, proszę, chodź. Pierwsze, wiertło złamane. Po drugie, nie wygrałaś nic, a to się mogło źle skończyć. Trzeba było tą kasetkę czymś zatrzymać. Niecałe 2 minuty, Justyna. Gratulacje, tak czy inaczej. Ale mój pierwotny plan był lepszy, czyli otworzyć tutaj. Zamkę. Zobacz, jaki klucz uniwersalny. Wiertło. O kurde, wiertło zostało. Ta. Ale wiesz, dlaczego to się otworzyło? Bo to się normalnie przesunęło, tak? No, utknęło wiertło i przesunęło zamek. Co ty gadasz? Gotowy? No chyba tak. A gdzie duży młotek? Nie ma dużego młotka. A nowy młotek? Nie ma małego młotka. Tym razem masz tylko i wyłącznie te narzędzia, możesz sobie wybrać 3 z tych wszystkich i masz 10 minut na otwarcie tego oto safe. O! No, może być. Tym to nie wiem. Ja tylko powiem jedną rzecz. Justyna, ty faktycznie nie walczyłaś o swój telefon, ale twój ukochany walczy. Więc uważaj, a my zerujemy i zaczynamy. On się wyprowadza z tego domu po tym otwarciu. Może być. Okej. Okay. To jest jakiś żart! Przepraszam, nie ten safe był i nie to narzędzie było. Co?
coś tam teraz jest. A czy mam otworzyć laserem? Coś się ma dziać, tak? Tak, czekamy na raz. Sprawdźmy sobie, czy w ogóle tutaj coś się wydarzy. 8 hours later. O! Ej, przepaliło. Troszeczkę stopniał, no. Tak, tutaj się... Może jest stopił. Teraz pytanie takie. To jest naklejka plastikowa. Tu jest zamek. Mhm. Ręką, okej. Okay. Łapy, nie? Ogień, poproszę. O kurde, ci stanie? Nie trzeba. Zobaczmy, laser nie dał rady, ale Krystian teraz się bawi. A zaraz jeszcze tam laserem przywalimy, nie? Przypalanie. I patrz, te drzwiczki odchodzą. Tak, drzwiczki się już topią, no. Nie no, ten save jest tak beznadziejny. Save za stówę, jak to jest w ogóle możliwe? Łatwopalny save za stówkę. Patrz, co odchodzi, co to jest? Musimy dogasić, tam jest telefon. Dobra, zgaszone. Nie no, koszt odcinka będzie jeszcze większy, bo iPhone jest do odkupienia. Nie, to telefon pójdzie. To odkupisz. Lekko. I Krystian wyjął. Cały i zdrowy iPhone Justyny. Pęknięte tutaj. Było. Pęknięte pokazaliśmy tutaj. Na kamerze. Dobra, to my lecimy do ostatniego sejfu. Ostatni sejf jest dla mnie, ale jeżeli go otworzę, to będziecie mieli wy pewien challenge do wykonania. Więc zasady są proste. Mam 10 minut na otwarcie tego sejfu. 15, bo widzę minę Farela. I co minutę wy dokładacie mi jedno narzędzie. Proszę, kto pierwszy wybiera? Justyna, bo pierwsze narzędzie? Zapalniczkę mu daj. Proszę. Czas! Start! Nie mogę w ogóle zrobić. Normalnie, dawaj, fuję, nie. Farba schodzi, ale nic to poza jest tym. Za tysiaka, tak? Dawaj, idzie! Ej, idzie! Na to, żeby otworzyć save. Okej, okay, mam 10 minut, rozumiem. Minęła minuta i teraz Rogalik wykłada kolejność. Laser? To ja tylko pokażę, co na razie zrobiłem. Po oczach, okej? Okay? Proszę, na razie tylko tyle sejfu za tysiaka poszło. Proszę o laser. Proszę, już ci nagrzewam. A, akurat te miejsce nagrzewasz? Masz 30 sekund jeszcze. A, już 30 sekund? No to ten laser jest faktycznie bezużyteczny. To się daje. Laser w ogóle widzowie za 400 zł, a nie robi nic? Otwiera sejfy. A nic, nic. Na cyfr każdy. Kolejna proszę. Rzecz. Proszę, to, o! To. Minutę masz, no. No to lecimy, mam odejdź minutę. No okej. Okay. W ten sposób spróbuję. A, to jest to. To jest free. To ja to dawaj, mam. Dawaj. Mam drzwi. No dawaj. Ja pierdzielę, ile czasu? Ile mam czasu jeszcze na łom? 20 sekund. 20 sekund. Mi się wydaje, że się nadaje do lakasy de popel. Ja... O kurde. Nie da się. Szybko, nie dam rady, ostatnia. Nie wyłamie. Nie wyłamie. 4 sekundy, koniec. Masz łopatę. Da. Kolejna minuta. Łama. Łopata. Z łopatą będę robił to samo, co... O! O! Patrz! Mam! Patrz, nie mam! Było. Ale nie, to łopata było. Lepiej działa niż szybko, brecha. Tak, szybko! Łopata ile ma czasu? Myślę, tak też się nie da niestety. To pomoże. 10 sekund! Koniec. Dajcie mi coś, dajcie coś pożytecznego, proszę. Palnik, dobrze. Poproszę ogień tylko. Uuu, jak odchodzi, zobacz! Dobra, odchodzi całe. No ale nic poza tym, no rób się coś z tym sejfem śmiesznym. Ale ten panel nie, cały poszedł mega ładnie. Tak mi się stopił, wydaje, no. Się stopił, no. On jest niby ognioodporny, tak? Tak, ten sejf miał być ognioodporny i kosztuje 1000 zł, jeszcze ale raz przypominam. Zobacz, zwróć uwagę, że jak na blachę faktycznie pada no. Gaz, to nie pali się. Nie. Gaśnie od razu, tak. Serio. Farba jest tak. Ognioodporna. Tak. Stop. Oddaję i co teraz dostaję? Znowu Justyna. Ja bym dla ciebie dzisiaj taki dobry. Dawaj. No ale, zobaczmy. O! Stary, nie? To jest jedyna opcja logiczna, żeby spróbować te drzwiczki jakoś pod... Ja się pytam, gdzie jest zamek? Żyć! Otworzyłem! Otworzyłem! Koniec tego. Przegłosowane zostało. Wiertarkę. Z pękniętym wiertłem. Wiertarka. Minuta poszła. Dajcie dalej, nic z tym nie zrobię. Szkoda wiertarki. Dobra! Niech wali, wal! Dobra, no to... Kocham Farela za to, co mi właśnie dał Farel! To... Szef! Dla... Ciebie! O kurde! No i cały sejfik, moi drodzy, poszedł. Dobrze, że Farel był dla mnie miły, dostanie coś łatwego. Dziękuję! Przeczpię się do pozostałych, którzy się nam znęcali. Ja powiedziałem, że dobrze, daj mu moc. Klaudynka, pierwszy lepszy to dla ciebie. Ekstra hot. Nie. Dla Patryczka.
Durian ulubiony! Nie, no nie durian. Jeden gryzek. Durian, durianik szef. Dla Justyny, łamiszczęka wielkości głowy. Patrzcie na to, jaki kozak. A Krystian, jako że był dobrym przyjacielem, może wybrać co chce. To. To? Czyli toxic waste. Kwaśne. Dobrze. A to? A to będzie dla mnie, skoro już Ania wybrała. Ta łamiszczęka jest bardziej niezliczalna niż te wszystkie sejfy. Zgadzam się. O kurde, o kurde. Co to jest? Pacha. Strasznie? Dawaj! Trochę. Czekaj! I popij sobie! To jest kwaśne! Dobra! Proszek był lightowy, spróbowałem tego, Klaudia. Chipsik. Dobra. Ultra ostre. Ostre czy nie? Nie. O! Ostre! Jednak ostre. Ostre. Nie chcesz sobie zapić? Ostre i kwaśne! Ja mam najkwaśniejszą niby, nuklear kwaśny. Okej. Okay. I? Kwaśne czy nie? Trochę kwaśne. Trochę kwaśne. Rogal! Durian, na do widzenia. Jak zwykle zapach mnie nie odrzuca tego. No gryź normalnie. Smacznego. No, co, co to jest? Oj, cały do buzi. Widzicie. Przecież nie jest takie najgorsze. Widzicie. Jak rogalik umiera. Dziękujemy ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Padajcie do całej ekipy. Subujcie z dzwonkiem tam na dole. Lajkujcie. I dziękujemy. Yo! Umierasz, młody, chodź. Jeszcze jedno. Jeżeli nie macie konta na Letyshops, to koniecznie w tym momencie klikacie sobie link w opisie, rejestrujecie się, oszczędzacie, a ja już wam życzę miłego dzionka. Trzymajcie się. Piątka.